tydzień będę ciął Chandlera. No i tutaj jest ponad kilometr takiego rządka, ponad 10 hektarów plantacji. No i cóż, tutaj kanapeczki zjem, chwilę odpocznę i lecimy za robotę. No i dzisiaj będzie dzień, który zarejestruję, no i zmontuję materiał wideo dla osób, którzy tutaj oglądają. A tu jest kilkaset osób takich, którzy obejrzą każdy odcinek mój. Dziękuję za oglądanie. No i jest za mną ciężki dzień pracujący. Dzisiaj poruszymy temat odmiany Chandler, bo tutaj ten rządek przycinam. Zobacz, ile leży w rządku. No i ile dzisiaj przeciąłem, a zobacz, ile jeszcze tutaj roboty czeka cięcia w tym jednym rządku. To myślę, tam jeszcze jest z kilometr. No i cóż, Chandler jest to, no w sumie mogę powiedzieć, odmiana, która się bardzo trudno tnie, ponieważ no tutaj też ona owocuje na tych starszych pędach. I cóż, przemarza. No niby pierwsze owoce ma duże i są miłośnicy tej odmiany i zawsze będą uparci, no bo widzisz, rozmiar owocu ma znaczenie i tak naprawdę przyszłość borówki to właśnie odpowiednie prowadzenie. No i cóż, ciężka będzie jesień i zima pracująca, uczę się ciąć, też tą wiedzę o borówce będę chciał pochłaniać i z tobą się dzielić, no bo widzisz, skoro tutaj się oferuje, reklamuje jako pomoc przy zakładaniu plantacji, sadzeniu borówki, sadzonki, czyli całe życie związane z borówką, no i też moi widzowie też się tym będą interesować, więc się muszę sam rozwijać. No ale odmiany Chandler nigdy w życiu już nie będę nikomu polecał, przez to przemarzanie, no trudne cięcie, prowadzenie, no są lepsze odmiany w tym samym terminie owocowania. No ja cóż, no trochę spuchłem, padnięty jestem, no bo widzisz, dużo wycinanych pędów, tych grubych, a może ci jeszcze właśnie pokażę. No widzisz, to odcinki Owocowa Pasa, taki kanał spontaniczny, a tutaj udało się kilka materiałów nagrać. No i widzisz, tutaj niecięty ten Chandler był kilka sezonów. No i wyciąganie tych pędów, żeby w ogóle cokolwiek prześwietlić, jakby tego się nie zrobiło, no to w przyszłym sezonie byłby bardzo trudny sezon, bo widzisz, utrudniony zbiór, rwacze niezadowoleni, owoc później tutaj w środku będzie trudno dostępny, nie za gruby, no i to się będzie wszystko przekładało na kiepski sezon, a w przyszłym roku jeszcze trudniejszy sezon, więc to cięcie jest bardzo ważne, więc tą robotę wykonuję mocno, zresztą te materiały będę nagrywał, no myślę, że całą zimę, ale dzięki temu będę czuł się, że no, coraz bliżej borówki jeszcze, nie wiem, czy tu się nagrywa wietne, no ale w każdym razie zaraz ci pokażę jeszcze raz. Musiałem w sumie taki cały rządek przejść, ale nie dam rady, jestem zmęczony. W następnym materiale, no bo widzisz, tutaj zaraz też będę ciął Duke'a, tutaj jest Duke, tutaj jest Chandler, też te krzaki zupełnie inaczej wyglądają, no i są kwatery, takich kwater jest 5 i tu ogólnie jest 8 hektarów borówki w rzędach, zobacz, 2 metry odległości tutaj i zobacz, ja przecinam Duke'a co tyle, co stopę tu posadzone, tutaj co pół metra, bardzo gęsto, podwójne nasadzenie, są tyle roboty. Ale chcę mi się, zmotywowany jestem, uważam, żeby się nie przeziębić, bo przegrzany jestem, wiaterek, więc też odpoczynki robię dosyć często, ale bardzo fajnie zadowolony jestem z roboty. No i tyle, rzucam materiał dla ciebie, no że subskrybujesz, no skoro subskrybujesz, się ci się spodobało i to samo jak i łapkujesz, a tych łapek sporo pod filmikami jest, więc no zapraszam do następnego materiału, subowania, no i też jeżeli sobie chcesz te burówki posadzić, potrzebujesz się doradzić, zapytać, ogólnie zrobić burzę mózgów, mój numer kontaktowy w każdym materiale będzie zostawiany, uważam, to jest branża, która właśnie nie klika, nie w zdjęcie roślinki, tylko właśnie rozmowa, konsultacja, bo niektórzy nawet mogą po kilku latach zdecydować się na sadzenie borówki, a przygotowywać się 5 lat. Mua, mua, mua. I kończę, włączam kamerkę i idę ciąć. O, co to jeszcze o tym Chandlerze, że mogę powiedzieć? No jest ładny, ja też jak wiem, że Blue Crop już jest przejedzony i się pojawia Chandler, te pierwsze owoce, no to są super. No tak, ale zdecydowanie Duke wygrywa i Blue Crop. Do następnego, hej!